wiosennych wyjazdów w pełni. Także my w Grzmot Studio Audio Video pod pełną parą w podpowiadaniu Wam, gdzie wybrać się w czasie kolejnego wiosennego weekendu. Tym razem wycieczka nieco dalsza, do województwa kujawsko-pomorskiego. Amelia Stownicka, witam i zapraszam! Trudno w jednym, nawet najbardziej złożonym wielokrotnie zdaniu, opisać atrakcje krajoznawczo-turystyczne tego regionu. Oprócz arcyciekawych zabytków, pełno tu pięknych krajobrazów i osobliwości kulturowych. Z pewnością do tych pierwszych należą zamki krzyżackie, których spotykacie tu bardzo wiele. Wspomnę choćby Radzyń Chełmiński, Kwidzyn i Gniew. Polecam udać się także nad Wisłę, w miejsce dawnej przeprawy promowej, gdzie zachwyci Was piękna panorama Wisły i pamiątka po wielkiej powodzi. Nad rzeką Nogat, czyli odnogą Wisły, jest maleńka miejscowość o nazwie Piekło. Tu spotkacie nie tylko pomnik poświęcony dawnej granicy Rzeczypospolitej z wolnym miastem Gdańsk, ale także zabytkowy kościół katolicki. Brzmi ciekawie. Oraz zabytkowe śluzy z XIX wieku, działające do tej pory. Wspomniałam o osobliwościach. No i oto jedna z nich, czyli mała miejscowość o nazwie Konojady. Tuż za Toruniem, przy drodze w kierunku na Bydgoszcz, zachęcam zatrzymać się przy pomniku upamiętniającym porwanie księdza Popiełuszkę. A już w samej Bydgoszczy z pewnością spodoba Wam się nadal mało znane, bardzo wybuchowe muzeum o nazwie Explozeum. Placówka mieści się w dawnej niemieckiej fabryce amunicji i robi wielkie wrażenie. Wasza wycieczka po okolicy Bydgoszczy będzie mało udana, jeśli nie wstąpicie do Małego Koronowa, gdzie zobaczycie nie taki mały, zabytkowy most kolejowy. Polecam także odwiedziny pięknego Chełmna, miasta zakochanych. Tu są relikwie świętego Walentego, który zachwyca także piękną starówką i ratuszem, na ścianie którego wisi tak zwany pręt chełmiński, służący niegdyś jako miara dla odmierzania kształtu rynków miast zakładanych na tzw. prawie chełmińskim. Mam dziwne przypuszczenie graniczące z pewnością, że chyba spodobało Wam się Kujawsko-Pomorskie. Koniecznie się tam wybierzcie. Koniecznie też obejrzyjcie kolejne filmy z cyklu na weekend z Grzmot Studio Audio Video.
Dziękuję za uwagę. Cześć!